Hej, w tym materiale do DaVinci Resolve pokażę Ci najnowszy sposób na wycinanie green screena z naszego nagrania. Został on wprowadzony wraz z wersją numer 17 i znajduje się w zakładce Edit, także co? Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Mamy nasze nagranie, które jest na green screenie i mamy jakieś tło, które chcemy właśnie użyć do naszej postaci, tak aby finalnie wyglądało to mniej więcej jak tutaj widzicie. I normalnie, aby wyciąć green screen, byśmy musieli się teraz udać do zakładki Fusion albo udać się do zakładki Color. Jednak wraz z wersją numer 17 możemy zrobić to od razu w zakładce Edit i jest to bardzo szybkie. Mamy nasze ujęcie, wchodzimy w zakładkę FX Library, w OpenFX i szukamy efektu, który nazywa się 3D Clear. Wybieramy ten efekt i przeciągamy go na nasz klip. Teraz, jak możemy zobaczyć sobie, nic nie widzimy. Musimy sobie na samym początku z lewej strony na samym dole podglądu musimy sobie wybrać opcję OpenFX Overlay. Dzięki temu będziemy widzieć, co ten efekt robi. I w efektach będziemy mogli właśnie sobie teraz dzięki temu narysować, zaznaczyć obszar, gdzie znajduje się nasz zielony kolor, tak aby wskazać programowi, co chcemy wyciąć, bo to nie musi być zielone, to może być, nie wiem, niebieskie, czerwone, w zależności od tego, jak wasza postać jest ubrana na przykład. W naszym przypadku ma niebieskie rzeczy, więc ewidentnie mamy potrzebę jakby zielonego tła. Jakby miała na przykład, nie wiem, zielone rzeczy, to byśmy dali niebieskie tło. Łapiemy sobie pipetę, którą mamy jakby z prawej strony w efektach 3D Clear, i zaznaczamy sobie nasz zielony kolor. Najlepiej rejon, gdzie jest jakby jasny i gdzie jest ciemniejszy, tak aby on dokładniej to widział. Ja wyłączę sobie teraz widok mojego tła, tak aby zobaczyć, jak ta maska mi się wycięła. No i widzę, że jakieś tak delikatne poświaty zielonego jeszcze zostały. Nie martwimy się tym, wybieramy sobie pipetę z plusem i zaznaczamy teraz te jakby obszary, które nam zostały, tak aby DaVinci wziął również dodatkowy kolor, którego nie wyciął na samym początku, dzięki temu jakby ta selekcja będzie bardziej dokładna. Kiedy uznamy, że już coś jeszcze widzimy, jakieś skrawki, ale program już nam tego nie poprawia, to możemy sobie teraz w output wybrać sobie Alpha Highlight Black and White. Dzięki temu teraz zobaczymy jakby jakieś drobne szarości w naszym nagraniu. Aby to lepiej było widoczne, możemy sobie odznaczyć Show Paths. Dzięki temu nie będziemy widzieć tych ścieżek, a będziemy widzieć jakieś tam szare jeszcze obszary, które nam zostały i możemy sobie poprawić naszą maskę, korzystając z opcji Made Finish i możemy sobie jakby tutaj zwiększyć denoise, aby usunąć jakiś ewentualny szum, który by powstał na krawędziach. My nie będziemy tutaj z tego korzystali, my będziemy chcieli sobie usunąć te szarości, które mi zostały w nagraniu i usunąć jakby tą szarość, która jest na naszej postaci. Aby to zrobić, na samym początku zwiększam Clean Black, aby usunąć szarości, które są jakby w moim tle. Teraz już ich nie widzę, więc jest ok. Muszę teraz się pozbyć szarości w mojej postaci, do tego skorzystam z Clean White i teraz widzę, że na mojej książce już nic tutaj nie ma. Blur Radius zwiększę sobie na 0,5, aby tylko delikatnie krawędzie były jakby słabsze. Reszty nie potrzebuję, możemy sobie też skorzystać z In-Out, jeśli chcemy na przykład przyciąć albo dać większy zakres naszej maski. Jednak nie będę z tego korzystał. Funkcję Clean Black, Clean White do ogarnięcia mojej maski w tym przypadku raczej mi wystarczyły. Mogę to zobaczyć, klikając sobie Final Composite. No i widzę mój mniej więcej na ten moment efekt końcowy. Mogę sobie odpalić już tło i zobaczyć, jak to leży. Widzę, że mam poświatę jeszcze zieloną na mojej postaci i co z tym mogę zrobić? Efekt to przewidział i dodały nam opcję właśnie do usuwania zielonej poświaty. Nie musimy wchodzić do Fusion czy do zakładki Color. Wystarczy, że zaznaczymy sobie opcję Despil. No i teraz widzicie, że moje jakby krawędzie, które były miały zieloną poświatę, teraz widzimy, że tego koloru już nie mają. Możemy sobie oczywiście ten in trochę zwiększyć, jeśli chcemy jakieś krawędzie mocniej przyciąć, tylko musimy też uważać, aby nie pozbyć się jakichś ważniejszych elementów czy włosów. Ja to sobie in trochę zwiększę.
aby to zobaczyć, jak to wygląda. No i myślę, że w tym przypadku jest już w porządku. Jeśli macie na przykład jakiś statyw w nagraniu jeszcze, to jeśli chcecie się pozbyć go, to możecie skorzystać z Garbage Mate, wybrać sobie tylko Rectangle i teraz za pomocą jakby pozycji możecie zaznaczyć obszar, który jakby nie został wycięty, bo statyw na przykład nie jest zielony. I możecie sobie zaznaczyć i on już nie będzie widoczny w waszym nagraniu. No ja tutaj nic nie muszę wycinać, więc Garbage Mate ustawię sobie na non, a moja maska jest już wybrana. I w taki sposób właśnie możecie sobie wyciąć szybko green screena, więc jeśli umiecie już ten sposób, to zajmuje wam dosłownie chwilę, zaznaczacie sobie tylko tło, klikacie sobie Death Speed i za pomocą jakby edycji Mate dopasowujecie sobie, aby na pewno nic w waszej masce nie zostało. Ten klip możecie następnie otworzyć w kolor, od razu widzicie już tło, które się pod nim znajduje i możecie sobie na nodach edytować, na przykład zwiększyć sobie jego temperaturę, aby był cieplejszy, dodać sobie kontrastu i edytować sobie same wasze wycięcie. Jakby te nody nie będą wpływały na wasze tło, może, że właśnie zaznaczycie sobie wasze tło, wtedy widzicie waszą postać, ale edycja, jaką robicie, wpływa tylko na wasze tło, więc jest to dość jakby przyjazne właśnie do kolorowania. I w taki właśnie sposób możecie sobie edytować i wycinać wasz green screen. Także to była na tyle. Jest to oficjalnie trzeci sposób, za pomocą którego możecie wycinać sobie green screen. Jeśli chcecie poznać dwa inne, to tutaj albo na końcu filmu wyskoczy wam karta z odniesieniem do starszego filmu, gdzie pokazuję dwa właśnie starsze sposoby na wycinanie green screena. Także co? Dziękuję wam za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć!